turnieje Ligi Mistrzów, Ekstraklasy, Premier League i inne. Typuj i wygrywaj nagrody na bet.pl. Link w opisie. Siemanko, z tej strony Nexon, witam się z wami serdecznie, moi drodzy, w kolejnym materiale na moim kanale. Dzisiaj zagramy sobie w najnowszą produkcję ze stajni Konami, mianowicie Pro Evolution Soccer 2017. Na samym wstępie chciałbym jednak jeszcze podziękować firmie Techland za umożliwienie mi gry właśnie w Pro Evo 2017 przed oficjalną premierą w Polsce, także bardzo, bardzo dziękuję. Swoją drogą, tak, mam koszulki Jacoba. Ale nie przedłużamy, moi drodzy, tylko już wam pokazuję, że w Pro Evolution Soccer 2017 można mieć wszystkie licencje. Tak jak powiedziałem wcześniej, moi drodzy, witam was serdecznie w Pro Evolution Soccer 2017. Dzisiaj dokładnie jest premiera właśnie owej gry w Polsce. Ja miałem okazję już zagrać nią przed premierą, wczoraj ją otrzymałem, za co bardzo serdecznie dziękuję. No ale moi drodzy, nie przedłużamy, tylko przechodzimy do meritum dzisiejszego odcinka. Moi drodzy, jak zapewne wiecie, Pro Evolution Soccer jest niestety znane z tego, iż nie ma licencji. No właśnie. I wiele osób mówi, że gdyby Pro Evolution Soccer miało licencję, to chętniej by grało właśnie w Pro Evo niż w FIFA, albo po prostu by spróbowali zagrać w Pro Evolution Soccer, ale razi ich strasznie ten brak licencji na najpopularniejsze ligi. Moi drodzy, przychodzę dzisiaj dla was z ratunkiem w tej sytuacji. Mianowicie, sekunda, musimy poczekać na update'a. Okej. Moi drodzy, jak widzicie, mam licencjonowane wszystkie najpopularniejsze ligi. Mamy Premier League, Championship Ligę, drugą ligę francuską, Serie A, Serie B, Eredivisie, Liga Santander, Liga Portugalska. No wszystko, moi drodzy, co tutaj jest w PES-ie dostępne, jest licencjonowane. Ale czy zapytacie się, czy to po prostu jest nazwa i tyle? No nie, moi drodzy, bo wchodzimy tutaj i spójrzcie. Mamy Arsenal, Bournemouth, Burnley, Chelsea, Crystal Palace, Manchester City, Manchester United. Wszystko, moi drodzy, jest zrobione. Weźmy sobie w Serie A na przykład. Tutaj też, jak widzicie, wszystkie drużyny licencjonowane. La Liga Santander, jak widzicie, moi drodzy, wszystkie kluby też są licencjonowane. Nie tylko FC Barcelona, oczywiście, jako klub ten partnerski właśnie Pro Evo. Ale moi drodzy, pomijając fakt, że mamy tutaj oczywiście dostępne loga tych wszystkich klubów, to nie jest koniec. Mianowicie, wybierzmy sobie, że zagramy sobie przeciwko... A niech będzie Barcelona, moi drodzy, dlaczego by nie? Zagramy sobie przeciwko Barcelonie. To nie oznacza, że tutaj są tylko i wyłącznie nazwy klubów. Jak widzicie, tak, stroje też są licencjonowane. Mamy dwa licencjonowane stroje Chelsea, te ich domyślne, oczywiście drugie stroje. Na Barcelonie, no tutaj mamy normalne stroje. Swoją drogą, trzecie stroje Barcelony jeszcze nie zostały pokazane, a w PES-ie już są, co jest dosyć ciekawą ciekawostką. Ciekawa ciekawostka to takie trochę masło maślane. Moi drodzy, jedenastki obu klubów też mamy tutaj na załączonym obrazku. Jak widzicie, jest David Luiz, Kurt Zuma, Marcos Alonso. No, transfery, które miały miejsce, są również tutaj w PES-ie. Ale teraz sobie odpowiedzmy pytanie, jak to zrobić. Już się, moi drodzy, przenoszę na ekran mojego komputera. W opisie macie link do paczki, którą musicie pobrać, następnie rozpakować, a folder WPS, czy jakoś tak, musicie umieścić na swoim pendrive'ie, a owego pendrive'a włożyć do portu PlayStation 4. I na dobrą sprawę to wszystko. W tym momencie już tylko kilka kliknięć was dzieli od zmiany faktycznie wszystkich licencji, no prawie wszystkich licencji w PES-ie. Także, moi drodzy, gdy mamy już naszego pendrive'a włożonego w port USB w PlayStation 4, przechodzimy sobie do funkcji Edit w menu PES-a. W tym momencie wchodzimy sobie w Data Management i tutaj przechodzimy sobie do zakładki Import i Export. Wybieramy Import, Export, następnie klikamy Import Team, zatwierdzamy tutaj, iż chodzi nam o naszego pendrive'a. Przechodzimy jeszcze raz tutaj do, jak widzicie, mamy wszystkie pliki, które znajdują się na naszym pendrive'ie. Teraz, żeby po kolei nie zaznaczać ręcznie wszystkich, wybieramy kwadratem, czyli wybierzmy wszystkie pliki, a następnie tylko i wyłącznie przechodzimy Next, moi drodzy. I w tym momencie musimy poczekać jakieś około 10 minut, bo gra musi podmienić wszystkie pliki systemowe, więc to troszeczkę zajmuje, ale później efekt jest naprawdę niesamowity. Żebyście się nie zdziwili, gdy wgracie już tego patcha, którego wam podesłałem, link na dole, będziecie mieli zmienione drużyny, ale nazwy lig czy ich herby mogą się wam nie zmienić, tak jak w moim przypadku. W niektórych przypadkach się zmieniają, w niektórych nie. Nie wiem, od czego to jest zależne. Najprawdopodobniej od wersji językowej gry. Ale spokojnie, nie przerażajcie się, bo właśnie większość tych herbów określonych rozgrywek w danej lidze, w danym kraju, wszystko macie też w tej paczce, którą podesłałem wam link w opisie. A jeżeli tam nie znajdzie się jakiś herb danej ligi, to macie też link na dole do oficjalnej strony forum PES-a,
gdzie możecie sobie pobierać i mieć oficjalne nazwy każdej z lig i jak to po prostu grać. Ale koniec teorii, lepiej to pokazać w praktyce, bo na raz kolejny wchodzimy w Data Management, przechodzimy do Import-Export i teraz, moi drodzy, przechodzimy sobie do Import Images. OK, potwierdzamy, wybieramy sobie Competition Emblems, ponieważ będziemy podmieniać oczywiście herby danej rozgrywki. I teraz, moi drodzy, wybieramy sobie Import Selected Images i wybieramy sobie logo Premier League, logo Serie A, La Ligi Santander, wszystkich interesujących nas lig czy pucharów, które chcemy podmienić. Gdy już wybraliśmy interesujące nas rozgrywki, wychodzimy, zatwierdzamy kółkiem, a następnie X-em OK i pobieramy dzięki temu właśnie te oto pliki do gry. I w tym momencie musimy wejść sobie w zakładkę Competitions. Competitions wybieramy sobie, dajmy na to Anglię. Anglia, wybieramy sobie Premier League. Ja tutaj oczywiście mam to już zmienione, ale prezentuję wam, jak to zrobić. Wybieramy sobie Emblem, Load Emblem i teraz wybieramy, moi drodzy, z naszych załadowanych tutaj wszystkich emblematów, jakie mamy dostępne, wybieramy sobie Premier League. Competition Emblem Data 1. I jak widzicie, moi drodzy, Premier League się nam podmieniło. Możemy teraz zrobić przykładowo, mogę wam tutaj podrzucić La Ligę Santander i zobaczycie, że to się zmienia i w tym momencie Premier League, a jest La Liga Santander. Jeszcze raz to podmieniam, Premier League. I w ten sposób, moi drodzy, możecie sobie zmienić ręcznie, jeszcze pomijając drużyny, to mieć oficjalnie licencjonowane nazwy danych lig. Dla mnie to jest naprawdę bardzo fajny smaczek, ponieważ no ja po prostu takie rzeczy lubię. Także jak widzicie, Premier League, Emirates, FA Cup, Championship, Community Shield. Jak i widzicie, moi drodzy, wszystkie rozgrywki są tutaj naprawdę nazwane tak, jak są nazwane w rzeczywistości. Jest to naprawdę fajna sprawa. Ale co ja wam, moi drodzy, będę dużo gadał, dużo mówił, jak to wygląda super fajnie w rzeczywistości, jak można podmienić pliczki. Zobaczmy może to w praktyce, mianowicie w meczu towarzyskim Ligi Mistrzów. Dobra, moi drodzy, to wybierzmy sobie drużynę, którą sobie tutaj zagramy mecz w Lidze Mistrzów. Ja wiem, zagram drużyną, która w tym sezonie nie ma prawa tam grać, ale jest to po prostu moja ulubiona drużyna, więc chcę jak najbardziej zagrać sobie oczywiście londyńską Chelsea. A zagramy sobie może... A zagrajmy sobie, moi drodzy, przeciwko Barcelonie. Dlaczego by nie? Zagrajmy sobie przeciwko Barcelonie. No i, moi drodzy, zobaczmy sobie teraz stroje. Jak widzicie, wszystko jest ładnie pozmieniane. Ustawmy Barcelonie. Ich domyślne może nie. No, ten strój może być. Hello and a warm welcome to everyone across the globe. We should be on the way very shortly. The players will be with us anytime now. Naprawdę super to wygląda. Popatrzcie na te stroje. No naprawdę. Kropka w kropkę jak prawdziwe. Ale to już śmiesznie wygląda, bo Kante gra obok Maticia i on, Matic jest od niego ponad dwie głowy wyższy. Troszeczkę to komicznie wygląda, ale tutaj nasze, moi drodzy, ofensywa zdecydowanie, czyli Hazard, Willian, Oscar i Costa. No, Oscar może nie do końca, ale jak widzicie, moi drodzy, zdjęcie drużyny, no i... Co ja mogę dodać? Serio, to wygląda jak normalne stroje. Piękny rzut oka na Camp Nou i mamy, moi drodzy, startowe jedenastki, wyjściowe jedenastki, oczywiście Courtois, później Marcos Alonso, Terry, David Luiz, Azpilicueta, środek pola to Kante, Matic, Eden Hazard, Oscar, Willian i na ataku oczywiście Diego Costa. Natomiast FC Barcelona, skład nieco nietypowy, na bramce mamy Silesena, później Dine, Mathieu, Mascherano, Vidal, Suarez, Busquets, Rakitic, na ataku Neymar, Turan i Alcacer, jakoś tak. Także, moi drodzy, nie przedłużamy, tylko rozpoczynamy i to jest to, co jest najgorsze w PES-ie. Już z daleka to wszystko nie wygląda tak ładnie jak na zbliżeniach. I mimo iż na zbliżeniach naprawdę rozgrywka wyglądała świetnie, powiedziałbym, że bardzo, ale to bardzo dobrze wręcz, no to tutaj to już nie wygląda tak dobrze, nie masz takich rąk i nóg. Oj, teraz wypuszczenie Alcacera, Courtois i świetna interwencja. No a na zbliżeniu, jak widzicie, wszystko ładnie, widać detale, ładnie numery, a z daleka te numery jakoś wyglądają... No komicznie, nie ma co się oszukiwać, no tak jest po prostu. I teraz Hazard na skrzydle, możemy dośrodkować. Hazard, dośrodkowanie, tu jest Willian, ale nie miał kto tego wykończyć, niestety. Teraz Willian i Willian za pola karnego i jest przepiękna bramka, moi drodzy. Fantastycznie. Nie spodziewałem się, że to wpadnie, naprawdę, powiem szczerze, tym bardziej, że nie do końca umiem grać w PES-ie. I myślałem, że poziom trudności, który sobie ustawiłem, będzie dla mnie za wysoki.
A tu niespodzianka, Williams świetnie przyjął piłkę za pola karnego i bardzo dobre uderzenie. Wydaje mi się, iż to nawet chyba poszło prosto w okienko. Tutaj jeszcze raz przejęcie piłki i to Luis, moi drodzy, rozpoczął tą akcję. Luis, co on robił w ogóle w tej części boiska? No ale strzał palce lizać. Lepiej się tego strzelić nie dało. Także, moi drodzy, 1-0 w 16 minucie. Bardzo dobrze. Teraz wypuszczenie Marcosa Alonso. Marcos Alonso, co ty robisz w polu karnym Barcelony? Ale dośrodkowanie, ale niecelne, chociaż Willian może do tego dojść. Mamy podanie do Oscara. Oscar ponownie wypuszcza do Marcosa Alonso. Marcos Alonso. Willian jednak odzyskał piłkę. Hazard dodaje do Diego Costy. Diego Costa za pola karnego uderzenie, ale jednak defensywa Barcelony sobie z nim poradziła. Oj, teraz spory błąd Thibaut Courtois i to się może na nas zemścić, ale beznadziejne. Zero precyzji w tym podaniu ze strony Barcelony. I moi drodzy, pierwsza połowa się zakończyła. No, jedynym strzałem tak na dobrą sprawę groźnym na bramkę był strzał Williana w 16 minucie, chociaż Barcelona też miała swoje szanse, nie ma co tutaj powiedzieć, że nie. Tak jak widzicie, mieliśmy tylko jeden strzał celny i to była bramka. Barcelona natomiast oddała 3 strzały i też jeden celny. I Matić i szansa na wypuszczenie Costy. Costa za pola karnego, Costa jeszcze dobicie Hazarda. Zamieszanie w polu karnym i nie miał kto tego wykończyć. Ale można tutaj klepać, masakra, Oscar uderzenie, ale obok słupka. Ale świetna klepa w stylu Barcelony, można powiedzieć. Tutaj w tym momencie się już zaczęły podania na pierwszą piłkę. No naprawdę bardzo, bardzo dobra akcja i szkoda, że nie zakończyła się bramką. Wpuszczenie Hazarda, moi drodzy. Hazard, ale świetny dribbling. Co to było? Co to było w ogóle? Costa, moi drodzy, chyba chciał zabić Ter Stegena na bramce. Nie, to przepraszam, to Silensen bronił przecież. Ale Hazard, jakiś świetny dribbling precyzyjny, ale... Co to był w ogóle za strzał Costy? Patrzcie, Hazard tutaj świetnie za to dribbling, bardzo precyzyjnie i już miałem nim odstrzelać, ale... Ale no... Costa odpalił bombę, pocisk, ziemia, powietrze. I teraz niebezpiecznie akcja FC Barcelony, FC Barcelona! Wow! Ale to było, no, ciekawe. Gdyby leciało w bramkę, to może by zagroziło, tym bardziej, że Courtois był przy bliższym słupku, a strzał był na dalszy, ale na szczęście niecelnie. I mamy pierwsze zmiany w drużynie Barcelony. Na boisku się pojawił Luis Suarez. Dziwi mnie, że dopiero teraz. No, więc może się zrobić zdecydowanie ciekawiej. I teraz właśnie kontra i tutaj niebezpiecznie się już pokazuje Luis Suarez. Oddanie do Rakiticia, próba powstrzymania Chorwata. I mamy bramkę Suareza, ale czy tam nie było spalonego? Halo. Okej, dobra, nie było spalonego. Czyli Luis Suarez wszedł na boisko i od razu zdobył bramkę. Spore, spore zamieszanie w naszej defensywie. Tutaj próbowałem Marcosem Alonso przerwać tą akcję. Raz, drugi, trzeci, nawet ślizg zaryzykowałem, ale... No sporo szczęścia miała Barcelona przy tym strzale, bez dwóch zdań. O, tu jeszcze raz. To odbiło się pomiędzy nogami Luisa, wszystko jasne, dobra. I po raz kolejny Luis Suarez w naszym polu karnym. Luis Suarez i 2-2! Co tu się stało? Ale Luis spieprzył przy tych dwóch bramkach. W sensie, że nasz Luis. Bo strzela Luis Barcelony. Masakra, powiem szczerze, dobra, nie spodziewałem się czegoś takiego. Dwie dosyć łatwo zdobyte bramki. Na boisku się pojawił Luis Suarez i od razu zmienił obraz gry. Masakra. Popatrzmy na to jeszcze raz, próba wyjścia z piłką, stracenie jej. No i tutaj Luis, znowu. Co to był za przechwyt? Stary, drugą bramkę straciliśmy przez ciebie. Ale dobra, czas na zmianę, moi drodzy. Pojawił się na boisku Pedro i Michy Batshuayi zamiast Douglasa, boże, Douglasa, Diego Costy i zamiast Oscara. I Suarez, moi drodzy, nie, to się nie dzieje naprawdę. Wybić piłkę, Azpilicueta. Boże, gdyby Suarez wszedł na boisko i strzelił 3 bramki, to ja bym się już załamał, naprawdę. O, Luis, w końcu dobra interwencja. Wypuszczenie Batshuayi, ale nikt nie idzie w support mu. Batshuayi za pola karnego, ale Boże. Gdzie ty celowałeś, chłopie? Chyba w dalszą trybunę.
I teraz Eden Hazard, wypuszczenie Batshuayi, Batshuayi! I teraz Courtois musi uprzedzić Luisa Suareza. Matko Boska, jaki on jest niebezpieczny! Courtois po raz kolejny nas ratuje. I koniec, moi drodzy, podstawowego czasu gry, regulaminowego czasu gry. Czas na dogrywkę, bo ustawiłem, że możemy sobie grać dogrywkę, a później karne. Także, moi drodzy, statystyki po 90 minutach, tak jak mówiłem, Barcelona zdecydowanie bardziej się ożywiła. My oddaliśmy 5 strzałów, 3 celne, z czego 2 to bramki, natomiast Barcelona 10 strzałów, aż 6 celnych i 2 strzały to były bramki. I świetnie, Marcos Alonso, mamy szansę na dośrodkowanie. Tu jest William, ale zamieszanie teraz może Pedro Rodriguez i niestety prosto w ręce bramkarza. I świetna akcja, moi drodzy, i Eden Hazard, tu jest Batshuayi. Co to był za... Aha, bo jak ja daję L2, to ja mam manualne strzały i podania, a ja miałem gałkę do góry. Matko Boska, czemu ja wcisnąłem to? Mogłem już prowadzić. I czas leci. Cały czas jest 2 do 2 po wejściu z Luisa Suareza, który strzelił 2 bramki. I obawiam się, że będzie seria rzutów karnych. A ja karnych kompletnie nie umiem strzelać i nie wiem, jak się broni karne w PES-ie. No i czemu nam nie puścił akcji? Sędzia, coś ty narobił? Ale dobra, teraz czas na Edena Hazarda. Eden Hazard oczywiście z Chelsea licencjonowanej. A to dzięki temu, iż wam pokazałem, jak to zrobić. Więc teraz tak, trzeba się przymierzyć i strzelić tutaj brameczkę. Nie mam pojęcia, jak to się robi. W FIFA teraz już kompletnie puściły wodze fantazji w tym, jak się strzela rzuty karne. Dobra, dam taki gałkę w prawą stronę. Okej. Chyba jednak tak się tego... A jak się teraz broni? Lewa czy prawa gałka? Dobra, spróbuję sobie prawą gałką. Prawa gałka jest ten. No dobra, to zdecydowanie bym tego nie obronił. William teraz. Dobra, strzelmy sobie mocno. Mam gałkę w lewy górny róg i... Szlak. Tak, rozgryzywanie karnych w trakcie na bieżąco jest troszeczkę kiepskim pomysłem. Dobra, rzucamy się w prawy dolny... Ej, mam gałkę w dół! No ej! Dobra. Jest! Nareszcie, rozgryzłem. To się chyba robi albo prawą gałką, albo lewą gałką tuż przy strzale, w momencie jak się wciska przycisk. Nie mam pojęcia. Dobra, Suarez. Rzucamy się w lewą stronę. Nie rzuciliśmy się w ogóle, bo się rzuca lewą gałką, a nie prawą. Marcos Alonso. Dobra, strzelamy sobie w lewy górny róg. Mocno. Ależ idealnie! No przepięknie, lepiej się tego nie dało zrobić. Dobra, ale trzeba obronić chociaż jednego. Rzucamy się w lewą stronę. No i dawać, trzeba strzelić to i obronić następnego. Musimy to zrobić. Kto tutaj teraz strzela? Matić, okej, Matić, dasz radę, wierzę w ciebie, chłopie. Orzesz, cholera jasna, nie wierzę w ciebie już. Ale przegiąłem, jasna cholera. No cóż, moi drodzy, niestety przegrywamy to spotkanie po serii rzutów karnych. Luis Suarez wszedł i zrobił naprawdę niesamowitą różnicę na boisku. Ale mam nadzieję, moi drodzy, że się wam podobał ten odcinek. I teraz najważniejsze, jeżeli chcecie więcej materiałów z Pro Evolution Soccer 2017, to koniecznie zostawcie kciuka w górę, komentarz o tym. I może byście chcieli zobaczyć drogę danego klubu, myślałem o Leicester City, przez całą fazę Ligi Mistrzów, bo w końcu w PES-ie można nagrywać Ligę Mistrzów, a to jest cholernie ciekawe. Także dajcie mi znać, moi drodzy, w komentarzach. Ja się z wami żegnam, dajcie kciuka, jeżeli wam poradnik się też przyda i może będziecie chcieli grać w PES-a. Na razie i pa pa!